Jeszcze przed końcem roku pojawi się Spectre, kolejny film o agencie z licencją na zabijanie. Dlatego przysiadłem i poddałem refleksji wszystkie poprzednie odcinki z tej serii oraz które z nich uważam za swoje ulubione. Tak jak zapewne każdy z Was, mam swoje typy, które dlań po niektórych będą niewątpliwie kompletnie poronione. Co jest oczywiście dobre, bo każdy ma swoje zdanie, ale i tak chciałem się nimi podzielić. I tak oto przedstawiam Wam moje top 8. Co to było? Jeszcze dwie sprawy przed samą listą. Pierwsza, jeżeli zastanawialiście się, dlaczego 8, a nie 10 albo 5, odpowiedź jest prosta. Kiedy doszedłem do numeru 9, miałem na to miejsce kilku kandydatów i nie mogłem się zdecydować. Dlatego, żeby nie zdyskredytować jakiegoś filmu, obwieszczam, że wszystkie pozostałe filmy Agenta 007, którego nie ma na mojej liście, są numerem 9. Ex aequo, bez wyjątku. Druga sprawa to małe spoilery, które się tutaj mogą, choć nie muszą pojawiać. Dlatego, jeżeli nie widziałeś wszystkich filmów o Bondzie, może lepiej najpierw je obejrzyj, przed obejrzeniem tego. To tylko 23 filmy. Wyrobisz się, raz, dwa. Tak czy inaczej, ostrzegałem. Zaczynamy. Oczywiście od dołu. Numer 8. Szpieg, który mnie kochał. Agent Jej Królewskiej Mości o twarzy Rogera Moora łączy siły z agentką rosyjskiego wywiadu. Celem powstrzymania szaleńca z wizją... No cóż, wodnego świata. Jeden z szybszych filmów z Rogerem Moorem w roli głównej. Na serio, niemal od samego początku, od skoku ze spadochronem, film trzyma w napięciu. Zwłaszcza ze względu na to, że agentka KGB ma także ukryty cel względem Bonda. Nie ma tutaj długich, niepotrzebnych scen, jak w Człowieku ze złotym pistoletem, są tylko konkrety. Wielki plus także dla scenografii, która od czasu Żyje się tylko dwa razy została wykonana niesamowicie. To zostało wykonane w studiu Pinewood. W tamtych czasach z taką ilością wody było to nie lada wyzwanie. Poza tym główny zły ma najlepszego pomagiera w dziejach tej serii, Szczęk, którego także widzimy w następnym filmie, Moonrakerze. I co ciekawe, widzielibyśmy także w Tylko dla Twoich Oczu, gdyby aktor ten dogadał się w sprawie przedłużenia swojego kontraktu. Numer 7. W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości. George Lazenby musiał wypełnić duże buty po Connerym i moim zdaniem udało mu się. Może nie pasowały one idealnie, Connery, jakby nie patrzeć, to najlepszy Bond, ale w tej historii Lazenby mi nie przeszkadzał, a to już coś. Wydaje mi się także, że w kolejnych obrazach byłby coraz lepszy. Niestety, jak wiadomo, nie było mu to dane, a szkoda. Jest to bondowski film, który moim zdaniem wyprzedził swoje czasy. Wraz z nowym Bondem twórcy starali się jakoś na nowo stworzyć serię, sprawiając tutaj, że agent 007 staje się bardziej ludzki, polegający na swoim mózgu i mięśniach, a nie tylko na gadżetach. A także mieli odwagę wprowadzić do życia Bonda odrobinę dramatu, sprawić, żeby zaczął odczuwać nie tylko radość, ale także smutek. Innymi słowy, był to Casino Royale tamtych czasów, niestety za wcześnie poddany i bardzo nielubiany przez fanów serii. Aż ciekawostek dodam, że W Tajnej Służbie Jej Królewskiej Mości jest ulubionym bondowskim filmem Christophera Nolana. Numer 6. Doktor No, czyli film, od którego wszystko się zaczęło. Światowa bondomania, a także moja miłość do tej franczyzny. Ponieważ tak, Doktor No był pierwszym filmem z serii, jaki w swoim życiu widziałem. Bohater odgrywany przez Seana Connery'ego od razu przypadł mi do gustu. Pomimo, iż pierwszy raz oglądałem ten film gdzieś na początku lat 90, 93, może 4, czyli ponad 30 lat od premiery. W owym czasie ulubionymi bohaterami moich filmów byli Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone czy Arnold Schwarzenegger. A pomimo to zwróciłem uwagę na ten obraz. O czym to świadczy? Powiem Wam o czym. O ponadczasowości tego filmu, a także o dobrze wykonanej robocie przez producentów Broccolego i Salzmana, przez bardzo dobre obsadzenie głównej postaci i wybrania tej powieści jako do pierwszego filmu. Mieli oni w zamyśle od razu całą serię, dlatego ten film miał być zachętą, przystawką, która tylko zacznie wielką ucztę. Widzowie musieli pokochać Bonda. Robotę tę wykonali w 400%, bo nawet oni nie przewidywali dla bohatera takiego sukcesu. A jeżeli chodzi o samą treść filmu, dlaczego jest taki świetny? Odpowiedź jest prosta. Bond, Bond, Bond. Z tego miejsca chciałem także podziękować temu obrazowi za to, że dzięki niemu w niewielkiej mierze zacząłem kochać kino i filmy. Większa miara należy się Szczękom. Nie. Tym Szczękom. Ale to już zupełnie inna historia. Numer 5. Operacja Piorun. Złowroga organizacja mająca w posiadaniu dwie głowice nuklearne, piękne plenery, szybka akcja, świetny przeciwnik i jego rekiny, kapitalne końcowe podwodne starcie dobrych ze złymi, czy można prosić o coś więcej? Ten film jest kwintesencją filmów o Bondzie, a także ogólnie filmów szpiegowskich. Jeżeli nie chcesz oglądać wszystkich filmów z serii, tylko jeden jedyny, który miałby ci przedstawić ten gatunek w pełnej krasie, to jest właśnie ten film. Inni twierdzą, że obraz ten jest za długi. Ja nie.
Nawet tytułowa piosenka Toma Jonesa tutaj idealnie była dopasowana. W przyszłości bardzo dużo innych filmów czerpało z tego obrazu inspiracji. I nie mam tutaj na myśli tylko parodii filmów szpiegowskich, jak Austin Powers. Scena Skyhook z Mrocznego Rycerza była właśnie zaczerpnięta z ostatniej sceny tego obrazu. Numer 4. Skyfall. Po marnym Quantum twórcy Bonda doszli do wniosku, że od czasu do czasu trzeba zawęzić skalę bojów Bonda i sprowadzić je do poziomu bardziej osobistego. Wiecie co, uproszczę to wam. W tym filmie 007 nie zajmuje się ratowaniem świata, tylko M. I choć wydaje się, że nie jest to zbytnio zawiła intryga, w istocie jednak taka jest. Dlatego, że bardziej skupiamy się tutaj na postaciach, ich wzajemnych relacjach, niż na wybuchach i ciągłej akcji. Relacje jak Jamesa z M, M z Silvą i tak dalej. Bond także stacza tutaj bój ze swoim wiekiem, a także poznajemy jego przeszłość, której motyw chyba będzie kontynuowany z Spectre. Ten film to przede wszystkim kapitalne zdjęcia, świetne dialogi i ma on chyba najlepiej wprowadzonego złego z całej serii, ponieważ poznajemy go dopiero w momencie, kiedy poznaje go Bond, czyli po ponad godzinie seansu. Notabene jak Blofelda w tajnej służbie jej królewskiej mości. I podobało mi się to, ponieważ dodawało to Sylwie tajemniczości, a każda późniejsza scena z nim jest wyczekiwaniem w napięciu i nie czujesz jego przesytu w tym filmie. Był odpowiednią ilość czasu na ekranie i miał świetną i prostą motywację, a takich bad guyów lubimy przecież najbardziej. Scena rozmowy Sylwy z Bondem, a później z M jest po prostu majstersztykiem. Numer 3. Żyje się tylko dwa razy. Wiem, zapewne pojawienie się tutaj tego tytułu może was dziwić. Jak to film, w którym Bond udaje Japończyka? Pfi, powtarzam, mój drogi panie. No cóż, nie ten ostatni, na tamten czas film Connery'ego jako Bonda przypadł bardzo do gustu. Dlaczego? Z kilku powodów. Pierwszy to intryga. Nie chodzi mi o jej techniczny aspekt przejmowania statków z astronautami w kosmosie, ale co za tym stało? Czyli o nastawienie przeciwko sobie jednego mocarstwa przeciwko drugiemu. I w tym filmie przedstawiono to po raz pierwszy, a potem wielokrotnie wykorzystywano w innych Bondach, a także innych filmach czy powieściach szpiegowskich, jak chociażby Suma Wszystkich Strachów. Po drugie, scenografia. Jak wspomniałem, przy szpieg, który mnie kochał. Główna baza tych złych została wykonana tutaj kapitalnie. Prawdziwe gniazdo os. Dla porównania, koszt jej wybudowania pochłonął tyle pieniędzy, co cały budżet doktora No. I oczywiście zaraz po Thunderball mamy tutaj najlepiej przedstawione starcie dobrych z ludźmi Blofelda. No i po trzecie, najważniejsze, to Blofeld. Oczekiwanie, żeby zobaczyć w końcu numer jeden organizacji Spectre, było jak oczekiwanie na pojawienie się Imperatora w Star Wars, tylko że jeszcze dłuższe, o jeden film. Teraz w dobie internetu nie trzeba na nic czekać, ściągasz jakiś stary, klasyczny film i już. Wtedy, w latach 90. filmy w większości oglądało się w telewizji, więc jak na szpilkach wyczekiwało się, kiedy będzie kolejny Bond i czy w końcu zobaczymy twarz Blofeld. I nareszcie, po tym filmie przyszło moje zadowolenie. Z ciekawostek tego obrazu dodam jeden smutny. Przed rozpoczęciem zdjęć do filmu producenci Broccoli oraz Saltzman oraz scenograf Ken Adams wybrali się do Japonii w celu wyszukania odpowiednich lokalizacji. Po wykonaniu roboty mieli już bilety na lot powrotny, ale na 2 godziny przed odprawą otrzymali oni zaproszenie na pokaz w Szkole Sztuk Walk, dlatego zrezygnowali z lotu. A dlaczego o tym mówię? Samolot, którym mieli lecieć, po ponad godzinie po starcie rozbił się w okolicach Fidżi. Nikt z pasażerów nie przeżył. Żyje się tylko 2 razy, panie Bond. Prawda. To święta prawda. Numer 2. GoldenEye. Pierwszy i zarazem najlepszy film z Piercem Brosnanem w roli głównej. Tak właściwie to przy tym obrazie było jeszcze kilka innych debiutów. Cubby Broccoli ze względu na swój wiek przeszedł na emeryturę, więc swój debiut producencki zaliczyła tutaj jego córka oraz pasierb. Debiut zaliczył tutaj w pewnym sensie sam agent 007. Ponieważ jest to pierwszy Bond po erze zimnej wojny, a ja po raz pierwszy widziałem Bonda na dużym ekranie. Nie było do końca wiadomo, czy świat jeszcze będzie kochać i czy będzie potrzebować tego bohatera. Nawet Timothy Dalton po licencji na zabijanie wypowiadał się, że to może być koniec serii o agencie jej królewskiej mości. Nic bardziej mylnego. To nie był koniec, to był całkiem nowy początek.
kapitalny prolog z dwoma kapitalnymi wyczynami kaskaderskimi. Skok na bungee oraz skok z klifu pędzącym motorem. Piosenka otwierająca, nie wiem czy najlepsza, ale na pewno moja ulubiona z serii. Dobrze przedstawiony przeciwnik, który miał swoją świetną motywację, a jak mówiłem przy Skyfall, tacy są najbardziej interesujący. A przede wszystkim, po raz pierwszy główny przeciwnik Bonda był tutaj praktycznie w jego wieku, co wcześniej w filmach z tej serii raczej nie występowało. Nie był to bogaty szaleniec, siedzący w swojej tajnej bazie, wydający polecenia, tylko był to ktoś, kto dotrzymywał kroku Bondowi fizycznie. Oprócz tego, że trzeba było do tego obrazu wybrać nowego Bonda, ludzie od castingu postarali się tutaj o dobry drugi plan. Z Judi Dench na czele jako nowym M, Famke Janssen jako Ksenia, ona topowa, to pierwszy żeński pomagier głównego bad guy'a, a nawet Izabela Skorupko nie przeszkadzała mi w tym filmie. Pościg czołgiem przez ulicę Moskwy, zobaczenie tego jest po prostu koniecznością. Tym obrazem Bond triumfalnie wkroczył w nową erę. Od tego filmu każdy kolejny w Stanach zarabia już tylko coraz więcej zielonych. Numer jeden. Nigdy nie mów nigdy. A żartowałem tylko. Zapewne się już domyśliliście, co jest na pierwszym miejscu. Tutaj nie było i nie może być niespodzianki. Casino Royale. Drugi film wyreżyserowany przez Martina Campbella. Pierwszym był oczywiście GoldenEye. Ten facet po prostu wie, jak robić filmy o Bondzie. A także, jak wprowadzić nowego odtwórcę tej roli. W GoldenEye Bonda zostały nowe czasy, ale on mniej więcej pozostał taki sam. Tej formy nie zmienili. Polega na gadżetach, na swoim uroczym uśmiechu, na żarcie wyciąganym z rękawa i niemal zawsze jest ubrany w garnitur czy smoking. W Casino Royale Bond jest inny, jego charakter jest inny, dlatego że to poniekąd jego pierwsze zadanie. I dopiero na końcu filmu widzimy, jak te zdarzenia, których doświadczył, wpłynęły na niego. A zwłaszcza wyjaśnia nam jego stosunek do kobiet. Ten film jest po prostu fenomenalny, nie ma w nim sceny, która mnie nudzi albo jest przeciągana. Casino Royale jest jednym z tych filmów, który minimum raz w roku puszczam sobie, na serio. Co najmniej raz w roku to mus obejrzenie go. Tempo tej historii jest niewyobrażalne i nie mam tutaj na myśli tylko akcji. Tempo filmu to nie tylko to, jak dużo twórcy wpakują pościgów do danego obrazu albo ile eksplozji będzie na ekranie. Tutaj jest po prostu niesamowicie występująca dynamika albo napięcie. Nawet w zwykłej rozmowie, czy to w pociągu, czy przy graniu przez 20% filmów karty. Prolog, pierwszy pościg na Madagaskarze, drugi pościg w Miami, ostatnia akcja w Wenecji, scena torturowania, taka prosta i przerażająca jednocześnie, oraz moja ulubiona scena w tym obrazie, scena końcowa. Może nawet jest to jedna z najlepszych końcowych scen w dziejach kina. Na pewno jest bardzo wysoko w moich oczach. Ostatnim tekstem filmu jest przedstawienie się Bonda. Jest to tekst My name is Bond, James Bond. Jest to tak inteligentnie wykorzystanie tego wyświechtanego tekstu, graniczące z geniuszem, scenarzysty, reżysera, czy też producenta. Nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, ale bije brawo tej osobie. Craig się przedstawia i w istocie po tym filmie staje się Bondem. Fuck, to było piękne. Tutaj Envy i to było moje top 8 filmów o Bondzie. A jak jest z wami? Które wam filmy o Bondzie najbardziej przypadły do gustu? Nie bójcie się napisać na dole. Może to być top 5, 8, 10, a może nawet 23. I tak wszystkie przeczytam. Pozdrawiam, na razie, do usłyszenia, pa!